Witam serdecznie, jestem Habaś. Jak widzicie, udało nam się zbudować na tej nieszczęsnej pustyni. Jeśli ktoś słuchał vloga, którego niedawno nagrywałem, no to wiedział, że mieliśmy bardzo dużo perypetii z tym związanych. Zinet troszkę się nie przekonuje do tego serwera, więc prawdopodobnie duża część odcinków będzie nagrywana przeze mnie samotnie już. Dzisiaj oczywiście jeszcze będzie live o godzinie 18, jest poniedziałek. Mam nadzieję, że uda mi się to wrzucić. I mamy tutaj taką tyci baskę, jedną już taką naprawdę fajnie rozbudowaną. Zobaczcie sobie ostatniego mojego vloga na temat haksów i tak dalej, i exploitów. I tam troszeczkę o tym opowiadałem, jak ją straciliśmy, ale tak w skrócie, po prostu wpuściłem gościa, zamknąłem go w środku. Jego kolega zmienił imię, zabił się i myśleliśmy, że ten w środku, który był, już padł, tak wynikało z czata, jak się okazało, był to jego tylko kolega. No i niestety przejęli nam całą bazę, wszystko straciliśmy, bo to jest serwer full loot oczywiście. I zaczął on, ten full loot, działać, więc mamy tutaj już zalążek bazy, którą produkujemy, którą staram się utworzyć. Tutaj będzie mała farma. Być może później zostanie ona troszeczkę powiększona. Jesteśmy na czerwonej pustyni oczywiście. No, teoretycznie można tutaj dobiec od razu... Ale brzydko wybudowałem tą ścianę. Ale już nie, nieważne, trudno. Można tutaj dobiec z samego respa bez jakichś tam większych problemów i na tym polega właśnie zbieranie tutaj niektórych przydatnych rzeczy. Po prostu respię się bez niczego, biegnę sobie w tą stronę, zbieram po drodze kilka patyków i dobiegnięcie tutaj zajmuje mi 30 gdzieś minut z dowiezieniem wielu rzeczy. Jak pewnie widzicie, dosyć, jak pewnie wiecie, dosyć ciężko na tym terenie z różnymi materiałami. Takimi podstawowymi, typu kamień, typu drewno i tak dalej, i tak dalej. Teoretycznie drewno można gdzieś w tamtej okolicy zbierać. Kamienie zbieram po prostu przy okazji. Muszę sobie stworzyć nowy kilof, żeby zacząć kopać te większe rudy. No, dużo straciliśmy niestety na samym początku i to jest bardzo duży ból. Tutaj jest nasz jeden wróg. Tam taka duża baza jest nasz drugi wróg, który no, przejął od nas praktycznie wszystko. Wpadli z pompami, wpadli ze całym asortymentem różnych dziwnych rzeczy, roztrzaskali nas i na tym to się niestety skończyło. Tak jak wspominałem, dzisiaj będzie jeszcze live, gdzieś myślę godzina 18-19 zaczniemy. Mam nadzieję, że nie stracę w tym momencie wszystkiego. Modlę się wręcz o to, bo kolejny raz rozpoczynanie po prostu na tym serwerze byłoby strasznie monotonne. Więc miejmy nadzieję, że uda nam się do czegoś tutaj niedługo dojść. Ja w tym czasie zrobię sobie krótkie cięcie i pójdę zbierać materiały. Cały czas, znaczy inaczej, ja będę to nagrywać, po prostu wytnę. Jakby działo się coś ciekawego, no to postaram się to zamieścić w filmie. Więc serdecznie zapraszam, taki przydługawy troszkę wstęp, ale mam nadzieję, że... Troszkę rozjaśniłem sytuację. No, parę dni nie było filmu chyba z Heartworda, o ile się nie mylę. No, ze względu na te różne zawirowania tutaj z bazą, nie chciałem nagrywać po raz kolejny, jak tutaj w tą stronę biegnę. Wiadomo, o co chodzi. Dobra, ja się żegnam i do zobaczenia za chwilę. Jak sami widzicie, serwer ma... Znaczy, dobra, wy tego nie widzicie, ale serwer ma 3 dni bodajże. Zobaczcie, co oni tutaj już nabudowali. Chłopaki od pierwszego dnia biegają z shotgunami. I zrobili... No, już maszyny działają pełną parą, jak słychać. Nie wiem, czy nie mam za cicho trochę. Mam nadzieję, że nie. Ale no... Nasz start w porównaniu do tego... No ja chcę potrenować, żeby w końcu też w pierwsze dni udało nam się... osiągnąć coś fajnego, dlatego gram na tym serwerze, bo tutaj jest teoretycznie niebezpieczniej. Zjedzmy sobie kremik. Pobiegamy chwileczkę. Widziałem niedaleko gościa, który już coś tam próbował do mnie... Znaczy dobra, może nie do mnie, ale obok mnie gdzieś próbował coś tam strzałami zdziałać. Biega z łukiem i tak dalej, ale... No raczej mu się to, przynajmniej na razie, nie udało mnie przeatakować.
Szukam ogólnie drewna, szukam dużej ilości kamieni, żeby wykończyć już tą bazę. Widzicie, że dosyć ciężko to idzie zbieranie tych podstawowych surowców tutaj. I po prostu za chwilę prawdopodobnie dobiegnę do bazy, zrzucę to, co mam i zrobię jedyną słuszną rzecz, czyli popełnię klasyczne samobójstwo. Wyłączę respa tylko i będę starał się tutaj dobiec z materiałami z respa. No ale zobaczymy, zobaczymy jak mi to wyjdzie wszystko. Cała masa drewna idzie na budowlę tego typu i kamienia oczywiście. Staramy się ściany robić kamienne, całą resztę drewnianą, czyli drzwi wszystkie i tak dalej, bo i tak tego drewna idzie wtedy całkiem sporo na same drzwi. Prawie 100 desek drewna. Co chciałem wam pokazać? Za chwilę prawdopodobnie gdzieś pobiegniemy w stronę hangarów i będę chciał wam tam pokazać nowe akty własności samochodów. Bardzo fajna rzecz. Nie wiem jeszcze za bardzo na jakiej zasadzie to działa. Co się stanie, jeśli wsiądę do czyjegoś samochodu i będę próbował nim odjechać? Czy nie będę mieć, nie wiem, kluczyków, czy o co chodzi? Na tej zasadzie, bo wsiąść można, ale nie wiem jak to jest właśnie z resztami, z resztą rzeczy. Jednym z następnych odcinków prawdopodobnie będziemy starali się też wybrać na tą pustynię, pozbierać trochę czerwonej rudy. No, ona jest niestety bardzo mocno potrzebna, a my ze względu właśnie na to przejęcie naszej bazy straciliśmy całe pokłady tego. No ja miałem około chyba tam 70-80 właśnie sztuk rudy, którą przyniosłem i nagle wszystko pyk. No, skrajna głupota, nie radzę wam tego robić. Wpuszczanie kogoś do własnej bazy, zwłaszcza jeśli ona miała tylko miała dwie pary drzwi. Znaczy jedną parę drzwi, tak? Czyli dwie sztuki. Jedne były te zewnętrzne i te wewnętrzne już do autoryzacji. My siedzieliśmy w tej autoryzacji, czekaliśmy, aż uda nam się. No, po prostu czekałem na czacie i patrzyłem, czy gość zginął. Skrajna głupota, no ja miałem takie wyrzuty już później sumienia, że wszystko straciliśmy w sumie przez moją głupotę, bo jakbym się wylogował, prawdopodobnie oni nie wiedzieli, że Świrek też jest ze mną razem tam. Jak ja bym się wylogował, to prawdopodobnie on by już sam popełnił z siebie samobójstwo, a nie czekał na to, aż... Czy tu jest totem? O shit. Nie mam tej siekiery lepszej. No już takie rzeczy robią chłopaki. Jakieś ukryte totemy, tylko najlepsze jest, że tam nie było żadnej autoryzacji, więc w sumie ten totem stoi, bo stoi. Spróbujemy wrócić, nie wiem czy wracanie przez te hangary jest w miarę bezpieczne, ale spróbujemy zrobić to. No tam przed chwilą ktoś biegał, więc ja sobie to nagram, jak ładnie te samochody. Zobaczcie. Własnością Lucek ma tutaj wszystkie rzeczy, ale na jakiej zasadzie to polega, jeszcze tego nie wiem. Jak będziemy mieć samo. No mieliśmy już wtedy silnik odkłada. I mieliśmy skrzynię biegów odkłada. Brakowało nam 4 kół i moglibyśmy już odjechać naszym kładem. No ale oczywiście Kabaś był inteligentniejszy, chciał kogoś zrobić w konia, a to ktoś zrobił w konia. Jego. 22 naboje do shotguna już znalazłem, jak biegłem w tamtą stronę. Te naboje tutaj dropią jak szalone. Żadnych detonatorów, żadnych dziwnych innych rzeczy niestety się nie udało znaleźć. A ja się modlę tylko, żeby nie dostać jakąś strzałą zaraz na pysk. Bo to mogłoby się skończyć nieciekawie dla nas. O godzinie 18, tak jak wspominałem, zaczynamy dzisiaj live'a. Hitbox www.hitbox.tv/ Habas Play Games. Te live'y będą coraz częściej. Mam taką przynajmniej nadzieję. Na kij mi ta farba? No jeszcze prawie padnę, kurde, od głupiej świni, bo musiałem kucnąć w róże. Nie będę ich zabijać, bo tam za dwie skóry nie warto nawet marnować czasu. Patrzmy, czy jeszcze coś tutaj można odnaleźć. Niestety, nic ciekawego. Więc jeszcze jedziemy do tamtych hangarów i wracamy do bazy, oddać wszystkie rzeczy, zabijemy się i będziemy biec jeszcze raz w tą stronę,
Już. Do tego hangaru można wskoczyć bez problemu. Z ziemi. Nie ma najmniejszych problemów. Widzimy tutaj samochody jeszcze stoją. Kłady stoją. Nie bardzo jest ktoś chętny. No z tymi kołami nie wiem. Poszedłem. Jeden hangar sprawdziłem. Skrzynia biegów. Drugi hangar sprawdziłem. Silnik odkłada. Trzeci hangar sprawdziłem. Trzecią skrzynkę. Kółko. Ale od samochodu. No dobra. Mówię, ja pierdzielę. No i wbiegłem do domu i pff, koniec. Tyle było mojego zdobywania. No ale cóż, cóż, nic nie poradzę na to. A jeszcze sobie spróbujemy troszkę tutaj pobudować. I już będziemy się resetować z tym układem. Zobaczcie, tutaj wszystko ładnie. Przetapiamy. No powiem wam, to jest fajne. Tutaj schowany jest stolik, wszystko jest schowane, powiedzmy. Myślałem, żeby zrobić na dwie kratki to wszystko i wtedy to byłoby obok drzwi. Tutaj byśmy mieli taki wygląd, czy ktoś jest w środku. Ale zrezygnowałem tego, no bo nie mamy niestety tyle materiałów, więc na razie to schowam tutaj po prostu w taki dosyć mało przemyślany sposób. Co my tu mamy? 36 drewna, troszkę mało. To jest 40-70 desek, stanowczo za mało. Zaraz, to zabieram ze sobą. Mamy dwie skrzynki, na razie są tak ułożone jak są, ale to się niedługo zmieni. Dobra. To zamknąć, to wrzucić tutaj, zapalmy to. No i to najgorsze momenty zawsze. Zawsze jak się wychodzi na zewnątrz, to są złe momenty. Nie wiem, gdzie chcemy wyjście mieć. Może być tutaj w sumie. No tego kamienia będziemy potrzebować sporo. To jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 razy 8 to jest 120. Dobrze liczę? Chyba dobrze liczę. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dobra, w takim razie chowamy to. O, jeszcze miałem trochę. Dobra, to jeszcze zbuduję te dwie ścianki. I tyle. Widzicie, że już baza powoli zaczyna nabierać tego kształtu, takiego pożądanego przeze mnie. No, szczerze powiedziawszy, to jest to, co najbardziej mi się w tej grze podoba, czyli budowanie. Ja nie wiem, ja mógłbym tylko siedzieć, ktoś by przynosił mi materiały, ja bym sobie budował. Dobra, kremy udało się schować, to się udało schować, tu się przetapia, 5 zostało, więc jest, to schowam, bo nigdy nic nie wiadomo. Widzicie, że świrek nawet nie jest tutaj zalogowany, ja sobie usunę punkt odrodzenia, jest ok, autoryzacja musi zostać. Zostało nam 3 bursztyny założone, więc jest super, możemy to zgasić, to schować jeszcze i jesteśmy gotowi na kolejną wyprawę. F1, kill. Habas Games popełnił samobójstwo. Co zrobić? Kurde, straciłem włosy. Wydropiłem włosy. Ej, czasami tak bywa. Jak dobiec najprostszym sposobem na pustynię? Jak się zrespimy? Tutaj biegniemy sobie lewą stroną i cały czas prosto. Ja robię to właśnie w ten sposób i powiem wam szczerze, że tutaj właśnie w tym miejscu jest najmniej ludzi, którzy skłonni są nas zabić. W trzecim sezonie tak naprawdę nie było jeszcze tego odcinka, w którym chyba biegliśmy do bazy. Czy był taki odcinek? Ja nie pamiętam, co było w tym pierwszym odcinku, który nagrywałem na live'ie. Szczerze powiedziawszy, mam taką dziurę w głowie, że kompletnie nie mam pojęcia, co ja tam nagrałem i o czym my gadaliśmy i co ja wtedy robiłem. Live był w piątek, dzisiaj jest poniedziałek, więc widzicie, no parę tych dni minęło. A powiem wam szczerze, że początek na tym serwerze był tragiczny. W sumie w głupi sposób trzeba sobie ustalić jakąś tam trasę, którą będziemy zmierzać. I szczerze powiedziawszy, zrobienie tutaj młotka na samym początku nie jest takim najgorszym pomysłem. Ze względu na to, że będziemy oczywiście mogli sobie rozstawiać i chować kominek, więc
tego typu właśnie przejście jest z lekką budową, nie jest taka głupia. No ale okej. Potrzebujemy troszkę jeszcze kamienia. Trochę o złej porze się odrodziliśmy, bo jest środek nocy prawie. I zawsze wtedy mogą być problemy. O, chłopaki. Puf, 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 puf. Dobra, to było głupie. O! To jest kolejna nowość na serwerze, zobaczcie. Tak, chciałem to zobaczyć, jak to wygląda. To jest dym, który pochodzi z totemu. I to jest budowla czyjaś, która powoli traci autoryzację. Nie wiem jeszcze dokładnie, ile godzin pozostało w tej budowli. Prawdopodobnie jeden cały dzień. Więc w tym miejscu będzie po prostu walka niesamowita o tą bazę. No jeśli to jest jakieś sensowne, chyba że to jest taka pojedyncza klitka, na co wygląda. Ej, no naprawdę nie mogę znaleźć kamieni, żeby zrobić sobie siekierę? Krzemienia? No nie róbcie sobie przecież ze mnie jaj. O, jest krzemień. Ja sobie szybko wytworzę siekierkę. Kamień dodam sobie na pasek. Lubię mieć to na pasku, bo wtedy mogę mniej więcej kontrolować, na jakim etapie, może nie tyle rozbudowy, co zbieractwa jestem, więc zwykle sobie to właśnie wrzucam na pasek, takie elementy, których aktualnie poszukuję. To jest też fajna możliwość. Polecam serdecznie to robić, bo wtedy nie musimy wchodzić w ekwipunek, żeby sprawdzić, czy już mamy tyle desek, ile tam sobie... Umrzyj. O, miałeś siekierę. Mamy już dwie siekiery. Szkoda, że nie miałeś toporka. Naprawdę. Bardzo byłoby mi miło, gdybyś miał toporek. Znaczy kilof. Dobra, chodziło mi o kilofs. Dobra, ja sobie tą siekierę wezmę, bo ona nam się przyda w bazie. Zawsze ta zapasowa siekiera się przydaje. Czego nam brakuje? Brakuje nam dwóch krzemieni, żeby stworzyć ognisko. Ja teoretycznie mógłbym ryzykować i popełnić samobójstwo gdzieś tam głębiej w respie. Głębiej na respie mogłem popełnić samobójstwo i wtedy próbować szukać oczywiście swoich zwłok za chwilę. Natomiast tego nie zrobię, będziemy... Nie chcę na ulicę wybiegać. Ulica jest niebezpiecznym miejscem. Zwłaszcza na tym serwerze. To jest najgorsze, co może być, że traci się po prostu wszystko i czasami przez jakąś głupotę... Przez jakąś totalną głupotę tracimy dosłownie wszystko, co mamy przy sobie. Powiedz, że jesteś dojrzały, dziękuję. Właśnie o to chodziło. Za chwilę zrobimy... Kurczę, wczoraj dałem dziewczynie pograć. Jakiego ona ma skilla w rzucaniu dzidą? Nie macie pojęcia. Wszystkie hity... Ja nie mogę trafić w tego królika dzidą. No po prostu, kurde, nie mogę. A ona... Ona hit za... Spierdzielaj, bura. Spierdzielaj, buraku. No i takiego skilla ma w tym rzucaniu tą dzidą, że ja byłem w szoku, no. Zobaczyła chwilę, jak ja gram. Mówi, chcę zobaczyć, jak się jest. Włączyłem jej Sever Infinity. Troszkę się wkręciła. Zobaczymy, czy nie wiem, czy na jej laptopie to pójdzie ogólnie. Ale troszeczkę się wkręciła, zaczęła sobie kombinować, zaczęła sobie grać powoli. Dałem jej, zrobiłem jej podstawowe tu jakieś przedmioty, zrobiłem jej dzidę, zaczęła rzucać. Mówię, o kurde. Serio? Właśnie o tym mówię. Zobaczcie, 20 drewna, 5 krzemienia za każdym razem. To jest ilość dosyć niestety duża. I jeśli można tego uniknąć, budując sobie młotek i kominek oczywiście, no to czemu nie? Czemu z tego nie korzystać? What the fuck? What are you doing, bitch?
Leave my camp. No, dokładnie. No kurde, ten dym widać po prostu z 15 kilometrów. Musiałem zrobić niestety to ognisko, bo z hipotermii już się nie wychodzi bez ognia, więc to był pewniak, że musiałem to zrobić. Ja sobie to dodam oczywiście z powrotem na pasek, moje kamienie. I co? I możemy stąd już uciekać. Możemy stąd uciekać. No ten odcinek będzie kolejnym zbieractwem, więc pokazałem wam naszą bazę. Natomiast teraz, jeśli ktoś nie chce oglądać tego, jak ja sobie zbieram przedmioty, no to zapraszam na live'a, tam będę zbierać jeszcze więcej przedmiotów. Więc tak to będzie wyglądać niestety dzisiaj. Muszę ja przynajmniej się odkuć. No nie wiem, czy Zinet będzie dalej ze mną nagrywać. Przynajmniej w tym sezonie. Może coś tam będzie chciał wejść i coś się pobawić ze mną. Mam taką nadzieję przynajmniej, no bo bardzo lubię z nim grać. Ale no te straty bazy chyba troszeczkę chłopaka podłamały i... No i wcale mu się nie dziwię, no nie oszukujmy się. To była głupota, to co tam się zdarzyło. Co ja potrzebuję na dzidę? Chyba już mogę zrobić ją sobie. To są podstawowe elementy, które każdy szanujący się tutaj człowiek powinien mieć do przeżycia. Co to było? Słyszeliście to? Jak mnie trafił? What the fuck? No nie mówcie mi, że zginę przez takiego bambika, mając dzidę. Zbiorę sobie te owrągi tutaj, żeby mieć zapas. I spróbuję go zaraz trafić w jakiś sposób. No i lipa. Dobra. To było ciężkie. To było ciężkie przeżycie. Ja sobie to dodam. Nie wiem, ja z tą dzidą to mam zawsze jakieś przeboje. Nie potrafię totalnie korzystać z łuku. Heady z 500 metrów. No dosłownie, a z tej dzidy dno i metr mułu. Szczerze powiedziawszy, kurde, teoretycznie mógłbym tam podejść nawet. Mógłbym tam podejść, zobaczyć, co tam się dzieje. Zobaczyć, jak to wygląda z bliska. Tylko nie wiem, czy uda mi się tam podbiec tak na luzie. Ciemno jest jak jasna... Co to za chmurki? No to jest... Kurde! Twórcy gry dodali pełno chatlogów. To jest chyba jakaś właśnie informacja. Kurde, ja stąd nie wyjdę pewnie. Nie no, nie będę tam się zagłębiać, bo ja stąd pewnie nie wyjdę. Oni specjalnie chyba zostawili te drzwi otwarte na takie dziwne osoby, które sobie z ciekawości. Leave me alone. Guy. No ale... O kurde, tutaj też ładne schody do góry. Piękne schody do nieba. No dobra, ale my mamy swoją misję, którą chcemy wykonać, czyli zebranie... materiałów 100 kamieni. Mamy 18. I miejmy nadzieję, że w jakiś tam głupi sposób nie zginiemy w trakcie tego robienia. Nikt nas nie goni. Czasami, naprawdę, nauczcie się, miejcie taki nawyk odwracanie się w czasie biegu. Zobaczcie, ile tych ludzi tu jest. No to na pewno trzeba... Trzeba mieć taki nawyk, że się odwraca co chwilę, patrzy się za siebie. Czy na pewno nikt tam za nami nie biegnie?
serio. Dobra. Na szczęście gość uciekł. Bo szczerze powiedziawszy, jestem na hita. Więc dobra nasza. A my sobie spokojnie możemy biec dalej i zbierać te nasze kamyczki. Drewna w sumie potrzebujemy, zaczekajcie, 120 desek, o ile dobrze pamiętam. Na 120 desek potrzebujemy na co? Na drzwi i na futrynę nową. Jeszcze jedną tą zewnętrzną. I potrzebujemy 20, 40, 60, 80 desek chyba, o ile dobrze liczę, na dach. Więc potrzebujemy około 200 desek, to jest 5 staków, 5 po 20, to jest setkę drewna, o ile się nie mylę. A zwykle się mylę w moich obliczeniach i za chwilę mi brakuje. Więc około 200 deseczek na pewno i setkę kamienia. I będziemy mieć mniej więcej skończoną naszą bazę. Przynajmniej w tym takim podstawowym stopniu. Wiadomo, później można rozbudowywać ją, dobudowywać piętra, robić te takie zawiasy, żeby coraz ciężej było się do niej dostać. Nawet przy użyciu C4 to jest bardzo ważne. Ale w późniejszych fragmentach gry, szczerze powiedziawszy, po tym wipe'ie, no fajnie, że one są co piątek. Może będziemy sobie trenować właśnie co tydzień ten start taki, żeby w jakiś sposób znaleźć najlepsze możliwe rozpoczęcie. Bo to, co my teraz dowaliliśmy... Najgorsze, co można zrobić, to na samym początku wybiec chyba na ulicę. Teoretycznie, jeśli uda nam się bardzo szybko zrobić dzidę, odnaleźć się i atakować ludzi, tak? Atakowanie ludzi... Każdy, o, dobra, będziemy, nikt nas nie będzie lubić na serwerze, mówi się trudno. Ale zobaczcie sobie live'a, jeszcze można go obejrzeć i to, co ja tam zrobiłem na samym początku. Miałem prawie po pełnym staku drewna, pełnym staku kamienia, pełnym staku tam czegoś. Już byłem gotowy do budowania się i w sumie zaczęliśmy się tylko szukać, w sumie niepotrzebnie. I ja padłem w jakimś śmiesznym miejscu. Dobra. Hucniemy sobie. Rzut. O tym mówię. O tym, kurde, mówię. No ja nie potrafię rzucać tą dzidą. Trenuję, ćwiczę. I nie mogę jej za cholerę po prostu użyć. A zbliża się ten moment, gdzie wypadałoby, bo zaczyna nam brakować jedzenia, więc za parę chwil... Sorry na chwilkę. Tak, słucham. Dzień dobry. Aha. Tak, słucham. Nie, wie pan co, ja dziękuję. Ja jestem zadowolony z Orange. Niedawno podpisałem umowę, więc do usłyszenia. Dobra, jesteśmy z powrotem. Partner Orange, nie, partner Play chciał ze mną porozmawiać na temat nowej umowy. Co z tego, że niedawno podpisałem nową umowę? Ich to nie obchodzi. No i właśnie o to chodziło. Tak to miało wyglądać, mamy surowy stek. Jest naprawdę dobrze. Mamy surowy stek, mamy troszkę żelaza. Nie pamiętam dokładnie, co tam potrzeba, żeby zrobić sobie młotek, bo chciałbym jak najszybciej zrobić młotek i... Ja muszę sobie, nie wiem, jakąś ściągę chyba napisać z tych materiałów, które potrzebujemy. Albo jakąś taką listę, żeby zobaczyć właśnie na start, czyli tak. Siekiera, motyka, kowadło, siekiera, kilof, dzida. Później tworzymy sobie, oczywiście cały czas próbujemy na ogniskach i tak dalej. Później zbieramy oczywiście na młotek oraz od razu na
Nie mówię o stole, no bo stół jest oczywiście wymagany, ale o czym ja chcę powiedzieć? Na młotek i na kominek. O, właśnie w ten sposób. Teoretycznie moglibyśmy sobie zobaczyć w tym tutaj za chwilę stole. Tylko patrzyli, nie lubię patrzeć na tych stołach, kurde, tak otwartych w terenie, bo ile razy ja dostałem heada z jakiegoś dziwnego. Wiecie, jaki jest dobry pomysł? Na samym początku budujecie taki stół, stoicie gdzieś tam za ścianą z łukiem i napieprzacie w gościa, który podbiegnie sobie, żeby coś tam użyć. Młotek. 5. I bursztyn. Ja mam 3. Dobra. Więc szukamy jeszcze oczywiście bursztynu i szukamy jeszcze żelaza. Żelazo niestety bardziej... Tacy jesteście kozaki? Teoretycznie mógłbym go rzucać, nie? Jezus Maria, no naprawdę? Z pół metra? Ej, 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 nie! Nie, 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 nie. DMTS-a zabiliśmy, okej? Okay? I spierdzielamy! Nie, takich rzeczy się nie robi. Dobra, ja też tak zrobiłem w sumie. Nie wpadł. Dobra, on biegnie za nami, ale to jest mały pikuś. Uciekamy oczywiście w góry. Zawsze, nigdy nie uciekajcie po takim pustym terenie, bo... A, już widzimy, za nami gość zaczął, odpuścił chyba troszeczkę pogoń. Dobra. Chłopak odpuścił. Nigdy nie uciekamy po pustym terenie, zawsze staramy się gdzieś tam zboczyć na bok. Gdzieś tam uciec bardziej w górę. Ja sobie to wyrzucę. Ja chyba zostawiłem tam tylko jeden kamień, nie? Mam taką przynajmniej nadzieję. Ja sobie to wyrzucę, żeby zrobić sobie ewentualne miejsce na tak zwany... Powiedzcie, że ten stack podniosłem. Dobra, podniosłem ten stack. Magnesu nie potrzebujemy, na pewno. Szukamy miejsc, znaczy zrobiłem sobie miejsce na bursztyn. O, i taki jest plan. Co nam tu wypadło? Co nam tu wypadło? A, to jest ten magnes nieszczęsny. A, tu jeszcze mamy drewno, dobra. Kory też w sumie nie potrzebujemy, więc to jest kolejna rzecz, którą możemy wyrzucić. My sobie powoli niestety będziemy... O, to jest... Nie, to nie jest glina chyba. To jest krzemień, dokładnie. Jest czarno-biały ekran i niewiele widzę. My sobie szukamy miejsce, żeby zrobić ognisko powoli. Mam nadzieję, że nikt nas do tego momentu nie zabije i będziemy mogli sobie spokojnie usmażyć steka. Wrzucę to sobie na pasek zamiast tych skór i jest git. No to jest właśnie ten moment, w którym wy nie chcecie zginąć. Czyli mamy już podstawowych troszeczkę narzędzi, mamy podstawowych trochę tutaj już materiałów. I to jest jeden z najgorszych momentów właśnie, żeby zginąć, bo w tym momencie nasza ochota do gry przeradza się w japie. Mniej więcej tak to wygląda. Dobra, to będzie... Dokładnie, tam już widzicie pustynię, więc biegniemy w dobre miejsce. Teraz tylko jeszcze fajnie by było znaleźć jakieś ewentualnie żelazo, które przydałoby nam się do stworzenia młotka i kominka. I jakbyśmy już to mieli, to jesteśmy w domu. Problem jest oczywiście z tym plecakiem na samym początku. No ja nie tworzę plecaka przy tych wyprawach, staram się po prostu zbierać te materiały, które aktualnie są nam potrzebne, czyli nasiona do owrągów, zawsze. Zawsze je zbieram. Mamy ich kilka. Skóry niekoniecznie, bo skór mamy naprawdę dosyć dużo, więc one zaraz po korze są pierwszą rzeczą, którą ja usuwam z ekwipunku, jeśli brakuje mi miejsca. Tak, takie mam podejście do tej gry. To jest pierwsza rzecz, której ja nie potrzebuję, więc ona od razu jest do utylizacji. My mamy już ognisko, no ale ten bursztyn by nam się przydał, żeby jakoś tam rozpocząć naszą
rozgrywkę w fajny, miły sposób. Dobra, zaczyna się robić zimno, więc to jest właśnie za chwilę ten moment, gdzie będziemy rozbijać nasz obóz. Mamy na szczęście mięso, które sobie usmażymy. Czekajcie chwilę. Troszeczkę sobie rozjaśniłem ekran. No, niestety to jest kolejna rzecz, która może podejść pod to oszukiwanie. Troszeczkę, ale szczerze powiedziawszy, ja nie wiem, czy to nie jest jakiś problem mojego monitora, że jest troszeczkę za ciemny do tego typu gry. No bo widzieliście sami przed chwilą, prawdopodobnie w nocy nic nie widać. Muszę kiedyś obejrzeć swoje nagranie i zobaczyć właśnie jak to wszystko wygląda w nocy. Bo w sumie się nie przyglądałem temu, a może to być ciekawe doświadczenie. Dobra, mamy jeszcze chwilę czasu i będziemy musieli znaleźć jeszcze jaką. Fajnie by było jeszcze jedno mięso znaleźć. Mamy 2 minuty. Albo żelazo. Dobrze by było znaleźć ewentualnie żelazo, bo wtedy moglibyśmy sobie już je przetopić. Stworzylibyśmy sobie... młotek i moglibyśmy tamten stół zabrać. O, jest. Była. Innym dobrym miejscem, żeby się rozbijać na tego typu przerwy właśnie, gdzie chcemy przeczekać noc, jest tutaj pustynia. Mamy jak na tacy pokazane, gdzie... czy ktoś do nas podbiega. Aj, uciekł. Po prostu wtedy właśnie widzimy, że okej, biegnie z tej strony, możemy patrzeć tylko w jedną stronę. Nikt nas z tyłu nie zajdzie, więc my sobie właśnie z tego skorzystamy. Zostało nam 90 parę sekund niestety tylko na rozbicie się. No i trzeba tego steka usmażyć. Dobrze było, jakby tu jakiś króliczek do nas przybiegł. Widzicie, 114 drewna, 49 kamienia, 3 gliny. No te gliny są potrzebne, żeby stworzyć piec hutniczy. Piec hutniczy oczywiście, żeby przetopić rudę czerwoną i tak dalej, i tak dalej. No to jest wszystko teoretycznie łatwe, ale w praktyce nie wygląda to tak dobrze. Ja się troszkę ogrzeję tutaj. No, ogrzej się. I próbuję znaleźć kawałek. Czy tam jest jakiś dzik? Czy to jest dzik? Atakowanie dzików nie jest moją ulubionym zajęciem bez... Kurde. Poleciał jak poparzony. Atakowanie dzików bez łuku nie jest moim ulubionym zajęciem, naprawdę. Dobra, tam coś jest. Mamy 80 sekund. Jak atakować króliki? Kucamy, dzida w rękę i nie trafiamy. O, Jesus, naprawdę w takim momencie spudłować? Podbieganie do nich w ogóle nie ma żadnego najmniejszego sensu. Dobra, jest kolejny. Bo one są za szybkie, po prostu są za szybkie i... Kurde, jeszcze nie zabiłem go na jeden cios, naprawdę? Po prostu nie wierzę w swojego pecha. I chyba będziemy musieli się połasić na tego nieszczęsnego dzika, który tam był. 123 drewna. Ja to muszę donieść do bazy. A żeby donieść to do bazy, muszę mieć... jedzenie.
20 sekund zostało, no niestety. Szukamy naszego ogniska. Tylko nie mówcie, że ono zgasło. A, tam jest, dobra. Oj, troszeczkę za długo. Troszeczkę za długo. Raz miałem taką sytuację, że właśnie pali się ognisko moje, już do niego podbiegam, a ono wtedy i koniec. I było po graniu. No weź szybciej spadaj. Nie wiem, czy on się jakoś nie chce ostatnio podpalać. Dobra. Koniec z hipotermią. Jeszcze trochę tego mamy. Teoretycznie jest koniec nocy. Ja mógłbym zasadzić sobie te cztery owrągi. Tylko żeby je tutaj zasadzić, musiałbym niestety troszeczkę czasu zmarnować. I pobyć w tej okolicy. Nie wiem, jak one długo rosną. No ale dobra. My zrobimy krótkie cięcie i wracamy po przerwie. I dołączył do nas Zinet w tym momencie. Witamy go. Cześć, chyba. Hej, hej. Hej, hej. Pojawi się gdzieś tam, nie wiem, może dobiegnie do nas kiedyś, jak mu się uda. Próbuję coś pozbierać, ale no cały czas mnie namawia, żebym zmienił serwer. Ja nie wiem. Za łatwo się poddajesz. No to prawda, chociaż naprawdę te początki tutaj są ciężkie i strata całego ekwipunku jednak trochę boli. No, zważywszy, że musisz zaczynać za każdym razem praktycznie bez niczego, nie możesz się... Ty, ja mam śmiertelne porażenie. I nie spada mi. Jak ja... Kurde, nie rób se ze mnie jaj. Muszę się ukryć, może to przeżyję jakimś cudem. Nawet nie zauważyłem, wiesz? Ale to od ognia, tak? Ta. Od ognia i w sumie biegałem po blisko pustyni. Nie no, przeżyję to na szczęście, ale... Ale nie było to fajne. Jest naprawdę, naprawdę blisko. 3, 2, 1, dobra. Przeszło. Udało się to przeżyć na szczęście. No ja muszę odbudować troszkę życie i dopiero będę mógł się wybrać przez pustynię niestety. A co za tym... Kurde, dałem wczoraj dziewczynie pograć chwilę. Mhm. Tylko na innym Infinity jej włączyłem ten serwer. Jak ona rzuca dzidą, to już mówiłem na tym, na filmie, ale jak ona rzuca dzidą, to nie masz pojęcia. Wszystkie króliki za pierwszym razem, nie? Co ty gadasz? No. I to tak, wiesz, na lajcie sobie zrobiłem jej tam, wiesz, podstawowe elementy. Mniej więcej wiedziała, o co chodzi, ale tak, wiesz. Mm-hmm. No, to coś tam widziała, ale nie do końca. Zrobiłem jej tam jakąś dzidę, jakąś tam młotek, coś tam sobie porobiła. Dałem jej ten i biegała za tymi królikami i tylko head. Mówię, ja pierdzielę. Więc jak jakimś cudem, no nie wiem, jak będziemy się gdzieś klepać, to chyba będę jej dawać po prostu ten, niech ona rzuca, nie? Masz tutaj, kochanie, rzuć w tego pana, raz. No, na tym to polegało, dosłownie, nie? Ja byłem zaskoczony. Gdzie ja cały czas nie mogę w głupiego królika trafić, i to też pokazywałem moje rzuty. O, ja sobie tutaj dam... odrodzenie w tym miejscu. I będę gdzieś tutaj zbierać jeszcze materiały. Potrzebuję ogólnie jeszcze 50 drewna mniej więcej i dużo kamienia. No to ja dozbieram oczywiście, tylko... Znaczy wiesz co, ja mam 150 drewna, nie? Przy sobie. O, jest bursztyn, na który czekałem. I w tym momencie jeszcze potrzebuję żelaza trochę. I będę mógł sobie zrobić młotek ewentualnie. O, jest tam zwierzaczek. Dwa bursztyny mam. Nie widziałem, jak mi jeden wydropił nawet. Nie, ale to jest chyba dobry pomysł, wiesz co, bo dojście na naszą bazę nie jest takie wcale... Uuu, trafiłem go. Trudne. Nie jest takie trudne, jeśli nie idziesz środkiem samym przez jezdnię i tak dalej, tylko idziesz sobie tutaj krawędzią.
to dojście do nas i zebranie materiałów jest naprawdę w miarę bezpieczne i easy. No chyba, że jakąś głupotę popełnisz jak ja czasami, wiesz jak jest zresztą, nie? No wiem jak jest. Przecież ja też nie jestem święty w tej kwestii. Już parę razy mi się udało wykoleić. No dokładnie, to jest kurde taki Taki przypał. urok tej gry w sumie, myślę, Ale że. wiesz, taki nawet głupota, że biegniesz, mówisz, a dobra, przebiegnę koło tego dzika, on cię, masz 0 HP prawie i mógłbyś sobie biec naokoło i nic by ci się nie No stało, dokładnie, czy naprawdę, tam do a... bossa jeszcze jedno drewno zbiorę, a tam pyk. Tak, a tam dostajesz heada nagle, nie? Więc to są te problemy, których trzeba na tym serwerze na pewno unikać. To jest pewniak. Znaczy, wiesz co, atakowanie dzików z dzidą już mam w miarę opanowane. Po prostu rzucasz nią, obiegasz naokoło i to tak dosyć mocno naokoło. Zbierasz dzidę, rzucasz znowu i on prawdopodobnie padnie przy drugim hicie. Więc to jest w miarę bezpieczne. O, mam kolejne żelazo. No, z żelazem jest problem na tych krawędziach, bo tam nie ma go raczej. Żelazo jest bardziej w centrum tutaj. Ale coś tam się da zawsze zebrać. Mam 5 gliny już. A wiesz co, ja mam przy sobie 6. Więc jeszcze jakieś 9. Nie wiem, czy w bazie coś mamy. Chyba coś mamy w bazie. Jeszcze 9 i teoretycznie możemy sobie zrobić piec hutniczy. Ale powiem ci, że dzisiaj biegałem chwilę po hangarach. Znalazłem jeszcze z 30 amunicji do shotguna. Do tego shotguna mamy chyba z 80 amunicji już. No, to leci, leci. Tylko tam To trzeba tam. mieć co? Niebieskie? Tak, Niebieskie chyba, 10 nie? bodajże, także wcale nie tak dużo. A niebieskie bije się na początku łatwiej niż zielone. No tak, Przydałby się tylko... tylko kill off czerwony. No właśnie, a żeby mieć czerwony kill-off, to ja musiałbym iść na pustynię z kill-offem Tym lepszy, żelaznym. tak jest. Tym lepszy. I... Czerwonego akurat dużo leci z tych skałek. No Tutaj i nie tam ma z nie tym trudno to problemu. wytropić, bo na tej pustyni raczej mało kto się tam... przebywa. No tylko problem jest taki, że... Kurde. Mam taki moment, żeby, wiesz co, zbudować tam jakiś mały totemik. Nawet za straty tych 10 tam gliny, jeśli... No ja teraz 3 dni mam wolnego teoretycznie i myślę, czy by w nocy nie zrobić sobie całej nocki, na przykład nawet live'a. Że ten live, który dzisiaj będę robić, po prostu przedłużyć go dosyć znacznie. Jak ktoś tam sobie będzie oglądać, to sobie będzie oglądać, jak nie, no to trudno. Ale wiesz co, i wybudować totem gdzieś tam na pustyni. I podropić sobie te czerwone, nie? No, pewnie. Ma to jakiś Res, sens. wiesz, tam w jakiejś... Nawet go nie zabudowywać, tylko wybudować sam totem. Strat sobie Może oczywiście ja też dosyć się sporo. skuszę. Może bym się wybrał w końcu na te hangary, to byśmy mieli drugą bazę, nie wiem. Ale Bo, które hangary no chcesz? te, o które ci wspominałem chwilę Aha, na temu. te koło kuli. Tak. One są duże, tam tych skrzynek jest mnóstwo. To mnie przede wszystkim kusi. I tam obok No też tak, jest tylko... czerwone, nie? No. Do Tylko tego to by trzeba było PvP, do jakoś... którego musimy no powoli przywyknąć, bo tego nie unikniemy. No nie, no na pewno tego nie unikniesz, no. Ja już dzisiaj sklepałem ze 3. Fakt, że babików i bambików na respie, ale 3 sklepałem. Kurde, uciekł. Ajajaj. Dobra, ja się bo już mam prawie stak drewna, wiesz? No, to ładnie. Zaraz sobie ognisko będę musiał tylko zrobić. I... No tutaj unikam jednej bazy, bo widzę, że się pali tam. Tu jest wschód, dobra. No jeszcze uzbieram te... Ile mi tu? 230 mam. Czy ja mam miejsce na jeszcze jeden stack? Teoretycznie tak. Dobra. Nie, powiem ci, że o tej porze mi się dobrze gra. Jest 14 dochodzi. Jeszcze to jest ten moment, gdzie można się pobawić tutaj na serwerze w miarę bezpiecznie. Bo za chwilę wiesz co będzie. Tak, no, siedzę Wejdzie cała już, masa tak. no life'ów. I będzie duży problem. Czy ja mam jakiegoś steka? Mam steka jednego, dobra. Powiem ci, że jeśli teraz wrócę do bazy, o ile dobiegnę oczywiście, to prawdopodobnie już będziemy w miarę bezpieczni, że będą 3 wejścia aż. 3 pary drzwi do pokonania.
I myślę, że w tym momencie już jesteśmy w miarę ustawieni, jeśli chodzi o jakieś dziwne, głupie pomyłki nasze, a raczej moje. Orientujesz się, ile jest teraz osób na serwerze? Wiesz co, jak ja wchodziłem gdzieś z godzinę temu z kawałkiem, było 30. Teraz nie mam pojęcia. A ty się nie logowałeś przed chwilą? Nie. Tak, logowałem się, ale nie zwróciłem uwagi niestety. Aha. No mówię ci, no z godzinę temu było 30, troszkę się niby podłącza, ale troszkę się odłączyło, więc myślę, że gdzieś właśnie coś koło 40, 30, 40 osób może być aktualnie na serwerze. No i tak, za chwilę będę musiał kończyć, bo chcę wyrenderować ten film jeszcze dzisiaj, żeby on był dostępny. Nie no, jakby ktoś mnie teraz pojechał jakimś, kurde, samochodem przejechał na pustyni, to bym chyba mógł już. Kurde, muszę coś wyrzucić. Dobra. Gdzie ja muszę biec? Tam. Wracam do baza. Tak. O, łuk! Łuk, łuk. Łuk, łuk. Nie, 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 nie. Gość siedzi w bazie i czeka chyba na takich idiotów, bo za każdym razem, kiedy tędy przebiegam, to coś we mnie strzela, nie? No, to też jest jakiś sposób. Teraz wszystko Ale leci. to nie jest jakieś miejsce, wiesz, gdzie faktycznie można coś tam. Kurde, jest inny problem, że ja mam za 5 minut zamarzam. Za 5 sekund. No ja również mam 30, ale już się rozstawiam z ogniskiem. No za mną jest dzik, który bardzo mnie nie lubi. Ja pierdzielę. Emocje sięgają zenitu. Dobra. Dobra. Raczej to przeżyję. To było dosyć niebezpieczne z mojej strony. To na pewno jeszcze wyrzuciłem żelazo zamiast drewno. Ale nie będę raczej po nie wracać. Wiesz co, muszę sobie ten nawyk taki wyrobić jeszcze do końca obracania się zawsze. Wiesz, oglądanie się za Tak, siebie, no nie? ja już to mam. I bycia w takim ciągłym ruchu, powiedzmy, nie? Dokładnie. No ja to mam przez inną grę po prostu Ale co, przez... Nie, przez Rasta? Warzy, Nie. przez Warzy. A, przez Warzy, no. Warzy, później Infestation Survivor Stories. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy, pewnie tak. I tam trzeba było się obracać, bo te plecy były po prostu niemiłosierne, nie? Jak się nie obracałeś, to po prostu dostawałeś serię i nie było przebacz. Tak jak tu jeszcze czasami można coś ugrać, jeśli się No tam nie tak. odwraca, nie? To jeszcze mamy szansę, dostaniemy z tego łuku, to może przeżyjemy. Tak tam po prostu, no już nie było siły. Może ja się teraz wybuduję na tych hangarach. Na razie dobrze im idzie, nie chcę zapeszać. Ja pierdziel. Nie trafiłem w dzika, nie? O, właśnie tak się zabija dziki, nie tracąc życia w ogóle. To trzeba się nauczyć. To trzeba trenować. Dobra, zaczyna się powoli robić jasno. Ja sobie usmażę tego jednego. Kurde, czemu ja to wyrzuciłem? Ale dobra. Niewielka strata. I tym razem już powinienem dobiec. No kurde, wczoraj też na farcie tak dobiegłem do bazy. W ostatnim momencie skończyła się burza śnieżna. Co? Nie, nie, nie wierzę. Padłeś? Tak jest. Od czego?
miałem małe PvP. Ale shotgun jakiś, czy? Nie, ja nie trafiłem, Gidomon trafił, no i tyle. Aha. No to jest. To jest. Ale dobrze mi idzie, to ja się tu wybuduję. Tak, Nie ma co coś takiego zapeszać. powiedziałeś, Coś nie? takiego powiedziałem, to prawda. Jesus, ja też. Nie wiem, ja tej dzidy to. Ja muszę mieć łuk, no łuk to jest to. Z łuku hedy wpadają jak złoto. Ale head. Tym razem się udało. Dobra, czyli ja biegnę, staram się dobiec w takim razie do bazy. Oczywiście burza śnieżna się zaczyna, no bo czemu nie? To jest najlepsze, co może być. Jeszcze powoli zamarzam. Nie, już dobra, już jest ok. I powinienem dobiec bez problemu, o ile nie trafię na jakiegoś kogoś. Ewentualnie się nie przegrzeje. Burze śnieżne mają chyba ten, przegrzewają, nie? Troszeczkę. Ja wiem, nie wiem. Nie zwróciłem Tak, uwagi. tak zauważyłem, że bardzo często się przegrzewam podczas burzy śnieżnej. O, to był właśnie kolejny moment, w którym bardzo łatwo paść, czyli kopiesz jeszcze to drewno, a dzik cię napieprza, nie? Nie wiem, ja mam jakieś dziwne zboczenie i podejście do takich tematów, no. Tak jak ostatnio chyba na live'ie był. Ty. Oho. Ciemno mi się przed oczami zrobiło. I gdzieś dzidę wyrzuciłem, nie? Dobra, olać tą dzidę. A może nie? Dobra, wracam po nią. No. Dobra, jest dzida. A, troszeczkę żelaza chciało się skopać i widzisz, i prawie padłem też. Mam set, no 91 kamienia, zaraz jeszcze będę trochę mieć. 93 kamienia i stak drewna, nawet troszeczkę ponad, więc jeśli uda mi się to donieść wszystko, a jest na to naprawdę duża szansa, to jesteśmy fajnie ustawieni. No, Jeszcze ja trochę tu też chyba pozbieram na tej będę pustyni. biegł w stronę naszej bazy, bo już teraz nie mam gliny nawet, więc. No ale mówię ci, no najlepiej biec tutaj z prawej strony, zrób sobie siekierę, zrób sobie kill off i dzidę. No i oczywiście lecisz prawą stroną i zbierasz tam jakieś jedzenie po drodze i takie rzeczy, rozpalasz ognisko i tyle, nie? Raczej da się to dobiec, zwłaszcza jeśli dobiegniesz już tutaj na brzeg pustyni, gdzie możesz dziki zabijać. No jeśli nie dasz się w miarę inteligentnie postąpisz z tymi dzikami, no to bez problemu powinieneś uzbierać sobie jedzenia, bo jeszcze w międzyczasie jakieś tam zajączki, jakieś coś. O, Sasquatch. No na Sasquatcha też trzeba będzie się przejść, żeby skóry wydropić, wiesz? No, ale to już z łukiem, bo No bez to na pewno z łukiem. to raczej nic nie skórami. Ja z dzidą do niego nie podchodzę, nie? A w sumie chyba jakiś tam łuk mamy, nie? No, ja zostawiłem na pewno jeden w bazie. No, coś tam chyba jest, jakiś łuk. Dobra, mi się powinno udać. Mam setkę kamienia. No i to będzie naprawdę duży kop, jeśli chodzi o nasze życie na tej niestety ciężkiej pustyni. Ale ci dwóch. Te dwa razy, co nas napadł. Kto nas najpierw napadł? Thompson? Thompsoni znaczy się? Nie. Tomsoni, nie, jeszcze był jakiś nick na Z, Zambur, coś A, takiego. Zambur. No ale to Zambur to jest ten, co mieszka obok nas. I on mieszka. Znaczy, obok ten jest Usuni, czy Usani? Ultis, coś Ultis? A, takiego. Ulci, coś takiego, no. Ulci. No to oni grają razem. I oni nas
Z dwa razy chyba napadli, nie? Po pierwsze, to oni nam przejęli bazę w ogóle tutaj na wylocie na pustynię. Pamiętasz tam? No tak, ale tam to było, wiesz, to było nasza głupota i próba budowania się w jakiś dziwny sposób, nie? No tak, ale w zasadzie no ta ciągłość jest, ciągle się tam gdzieś z nimi. Tak. Później oni przyszli za nami na pustynię i tam nam przejęli za pierwszym razem bazę. Tą pierwszą taką, nie? Co tam też mieliśmy już przecież. Ja z czerwonego nazbierałem pełno i tak dalej. No było tych To materiałów. jeszcze zanim naprawili ten drop, nie? To. No i później ten trzeci raz nieszczęsny. Ale ty powiem ci, że ten myk, kurde, że cię zamykają i ty się zabijasz, to jest zajebiście inteligentne. No a nie powiesz? No pomyśleli chłopaki, ja sam No bym na to raczej nie wpadł. ja też nie wiem, czy bym na to wpadł. No, zaczynam się przygrzewać. Chyba, że była jakaś zbieżność nazw i Nie, tak nie, 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 dalej. nie. To po prostu, bo ja się go zapytałem nawet w jaki sposób on wszedł, nie? On powiedział, że zmienił nick i się zabił, nie? Więc to jest pewniak. Bo jeszcze, no, z literkę w literkę było, to nie tak, że wiesz. Oni musieli po prostu się dogadać na jakimś tam TS-ie czy na czymś, grają w Skype'ie, TS-ie czy na czymś i to zrobili w bardzo łatwy sposób, po prostu nas pocisnęli jak nie powiem co. Kurde, ja mam nadzieję tylko, że w dobrą stronę biegnę, bo mam 3 minuty, zanim się przegrzeję. Bo raczej noc mnie tutaj nie zastanie, niestety. No i to jest jedyny problem tutaj, powiem ci. Teoretycznie mógłbym sobie tą czapkę zrobić. Znaczy włosy. I wtedy Dziesięć skór byłaby... bodajże. No, ale to mam. Tych skór to dropi tutaj w tej grze strasznie dużo. Kurde, no. Gdzie ja jestem? Nie, no nie wierzę, jak w takim momencie padnę, nie? To będzie największa głupota, jakąkolwiek zrobiłem, jak kiedykolwiek zrobiłem, nie? Nawet już nie kopię żadnej rudy, nic, tylko biegnę przed siebie. Nie mam żadnych olejków, oczywiście. No w ten sam A jeszcze ktoś sposób miał. biegłem, co udało mi się przeżyć, niechcący wręcz. Zabrakło chyba z sekundy. Dobra, już widzę czerwoną pustynię, ale mam 77 sekund. Więc chyba dobiegnę, nie? Powinieneś. Mam jednego. Zabiłeś kogoś? Tak. Tak. Michasia zabiłeś. No, Michaś. Miał coś? No, miał siekierę i przyniósł trochę surowców. O. No to miło z jego strony, no. Miło, miło. Lubimy takich ludzi. O, no i takich też lubię, O. bo właśnie. Sekracik cię zabił chyba. A tak. No Co się coś. zdarzyło? Co tam się zdarzyło? Wytwarzałem sobie właśnie kilofy, a to tak właśnie. Głupota była. Dobra, minuta została, jestem już prawie na pustyni, więc raczej uda mi się dobiec bez problemu. Tu się pobudowali, kurde, powiem ci. Za tymi skałami, co tam są, taką budowlę czasnęli. O, jeszcze jest przede mną, jak to się nazywa? No. Kaktus. Sunscreeny. Dobra, nalajcie, dobiegnę teraz i zaczynam budować to, co najlepsze w tej grze chyba.
Nie wiem, ja mógłbym w ogóle, System jakby budowy ktoś jest mi. w ogóle bardzo fajny w tej grze. Jest przyjemny Tak. po prostu. Jakby ktoś mi donosił cały czas materiały, to ja mógłbym stać tylko i budować sobie. Ja sobie ten, tutaj budował, tu coś zbudował. Dlatego chyba mi ten. O, ktoś umiera. Ale to chyba w tej bazie obok nas ten zambór cały, albo ten drugi. Teoretycznie mógłbym za chwilę tam podejść, spróbować go pocisnąć trochę, ale. No nie wiem, ja spróbuję ci trochę tego drewna donieść, ale widzisz jak. Dobiegłem, dobiegłem, autoryzację włączam, odrodzenie. Udało się tym razem dobiec. Bezproblemowo, mamy 300 drewna prawie. To drewno to tylko używaj z konieczności, tak No myślę, tak, nie? tak robię, Czyli tak robię. Dach, drzwi ewentualnie. Dokładnie tak robię. To możemy odłożyć. Kurde, trzeba skrzynek dorobić będzie. Ale powinno nam starczyć wszystkiego. No touch in server. O. Potrzebujemy młotek na pewno. Dobra, to mamy. To mamy. To mamy. Dobra, mniej więcej chyba to, co potrzebuję, mam ze sobą. To by było dobre, jakby ktoś mnie podczas tego, podczas budowania zabił, nie? No to by było śmieszne. Nie powiem. Ubaw popachy. No nie? Ty sobie budujesz spokojnie, a tu gość przychodzi i wszystkie deski, jakieś takie dziwne rzeczy, nie? O, właśnie sobie pana Aleksa trzepnąłem. No co za... Czemu nie mogę w tym miejscu? O, Jesus. Jak mnie czasami wkurzają te budowle. Dobra, kamienna ściana, kamienna ściana. O. Zabiłem kolesia, nawet się na czacie nie pokazało, dziwne. No co ty gadasz? Mhm. Może go nie zabiłeś? Zabiłem go, bo zlutowałem go, ale śmieszna sprawa, że on biegł w miejscu, więc był jakiś zlagowany. No po prostu, kurde, no nie, 5 kamienia mi zabrakło. Dobra. 5 kamienia, kolejnego mój mam. Drogi. O, ten tuż na bogatości. I need to eat. Mówisz? Już z tego respa muszę powoli uciekać, bo się robi niebezpiecznie. Powiem wam, że ten respawn to jest jedno z najniebezpieczniejszych miejsc póki co w grze, tak myślę. No. To znaczy, wiadomo, no jakbym przyszedł tutaj cały uzbrojony, to co innego, chociaż jakby się tak na mnie rzuciła ta chmara bambików z włóczniami, to nie wiem, czy by mi nawet ten shotgun pomógł. To jest prawda, to jest prawda. Niestety. Dobra, tworzymy dalej. Teraz mi starczy. Kurde, no co za... Jak mnie czasami wkurza to budowanie. Dobra. Tu mam okienko takie, żeby wyglądać, czy ktoś nam tu łazi. W miarę bezpieczne.
Tego nie buduję. Tu potrzebuję. Noż. Co za... Nawet nie mam słów, żeby to opisać. Potrzebuję, co ja potrzebuję? Potrzebuję kamienia trochę zebrać, wiesz? Niestety. Samochód koło mnie jedzie. No nie. Przejechał cię. A, też po mnie. Nie, pojechał dalej. Aha. Ale cwaniaki. Ale to ja też już widziałem dzisiaj, wiesz? Jeździły, jeździły. Kurde, nie mam młotka, gdzie wstawić. We dwóch jeżdżą. No ale teraz ta autoryzacja jest, to wiesz, to też nie jest takie obsiup, no tak, no tak. Bo ja się specjalizuję w zabieraniu czyichś aut. Tak, to jest bardzo dobry biznes. Tyle, że teraz już tak łatwo nie pójdzie. Aż ciekawe, na jakiej zasadzie to działa, patrzyłeś? Właśnie nie, muszę to obadać. Jest ten klucz do rozbierania, nie wiem dokładnie jak on działa. Znaczy on chyba służy do zdejmowania tych wszystkich, rozbierania, wiesz, trupów, ewentualnie zdejmowania tych różnych świateł i tak dalej, wiesz? Takie coś. Tak mi się wydaje, że albo to, albo to. I też nie do końca rozumiem ja, jak można, jak tą autoryzację rozumieć. No właśnie. Bo jeśli powiedzmy ktoś by po prostu przyszedł, tak, gra sobie w Hardworda jeden dzień, pójdzie sobie na te hangary, tak, zautoryzuje jakiś samochód i po prostu odechce mu się grać, powiedzmy. To no. Co, już nikt inny nie ma dostępu do tego samochodu, do tego wraku w zasadzie, bo... Wiesz co, nie mam niestety pojęcia. Muszę gdzieś to przeczytać i przy następnym odcinku no, może się wypowiemy dokładnie na ten temat. Dobra, zaraz, bo ja sobie, kurde, nie zostawię tak. Stracę te 20 drewna, ale zbuduję tamtą ścianę. Bo na tej zasadzie właśnie nas już raz gość okradł. I jeszcze nie wziąłem tych desek ze sobą. No, kurde, co za... Musimy te skrzynie jakoś poprzestawiać. Wiesz co, ta jedna, którą tak postawiłem, to no właśnie... postawiłem ją tylko dlatego, że ty żeś totem źle postawił. To znaczy postawiłeś go za bardzo na środku, a nie pod ścianą. I ta symetrycznie po drugiej stronie już tej skrzyni postawić nie mogłem. To było jedyne możliwe miejsce, a że nie mieliśmy drugiej naprawdę? Drzwi jeszcze, tak. Dlatego tak głupio postawiłem. A musiałem ją postawić, żeby się zrzucić po prostu. Nie? Znaczy wiesz co, ja nie chciałem jej tak pod ścianą tego totemu stawiać, żeby nie było wiadomo gdzie on jest. W tą stronę. No. No w sumie tak. No w każdym razie to było jedyne możliwe miejsce, że do aha postawienia. No cóż, bywa, nie? Nie miałem alternatyw. Bywa. Brakuje mi trochę więcej kamienia, bo muszę chyba zrobić, kurde, jeszcze jeden ten. No to ja coś doniosę, powiedz. Dwa fundamenty. Ile ci tam potrzeba? Zaraz ci powiem dokładnie, ile mi potrzeba. Potrzeba mi tak. 5, żeby zrobić jedną ścianę. I na fundament ile potrzeba? Też po 5? Nie wiem. Już tego sobie nie przypomnę. Już ci mówię. Beton, tak, po 5. Czyli potrzebuję 15 kamienia. To nie jest jakaś ilość chyba. No już mam 18 przy sobie także. No właśnie, dokładnie. Więc tyle potrzebuję, żeby skończyć naszą mniej więcej bazę. Mamy ładnego krzaczka w środku. Więc nawet może być troszeczkę więcej, to wtedy sobie jeszcze zrobimy jedno wejście. Ja tu spróbuję też coś zebrać, bo jest tu trochę żelaza, ewentualnie węgiel jakiś i tak dalej. Więc spróbuję coś też zebrać i może się uda i w sumie jak skończymy tylko to budować, no to kończymy odcinek i ja włączę renderowanie tego.
Niestety chyba będzie w jakości trochę gorszej, bo 720p. Chociaż nie wiem, zobaczę. Zobaczę, ile to się będzie renderować tak naprawdę, bo chciałbym przed 18 to wrzucić jeszcze. O, ja mam 6 kamienia już. Jeszcze coś się zbugowało, nie? No kurde, co za dzida. Lekkie lagi na serwerze, nie wiem czy u ciebie też. No właśnie, wiesz co, próbowałem rzucić dzidą i nie byłem w stanie, nie? Prawie mnie dzik przez to zabił. Ale kurde, jakbym tutaj padł na tym serwerze przez to, że miałem laga. To nie wiem, to jest kurde od razu chyba rage quit i wszystko inne, nie? Bo nie wyobrażam sobie tego, żebym po takim czymś mógł sobie wejść na serwer i zacząć od nowa, na przykład jakbym dopiero się szedł budować. Czaisz to? Idziesz sobie, wiesz, zebrałeś już, o, mam 20 gliny, dobra, idę się budować, nie? I kurde, masz laga, zabija cię dzik. No, no tutaj. Proszę cię. No to jest strzał w rej od razu i... Rage quit, kurde, nie gram w to, rzucam YouTube'a, rzucam wszystko, mówię, dobra. Nara. Dobra, ja sobie kamień sam uzbieram, wiesz? Tak wygląda. No, ale je tak doniosę, postaram się. Nie, no jasne, jasne, jasne. Drewno będę farmił, bo to się przyda na przyszłość. No ja 150 drewna prawie mam, bo jeszcze muszę zbudować chyba dwa sufity. Więc no ze setka drewna powinna tam zostać jeszcze. Po moich budowlach, ale w sumie możemy jeszcze jeden pokój dobudować, tak jakby, którym będziemy mieć skrzynki, wiesz? Z jakimś tam wejściem z dwóch stron, że było tak jak mieliśmy w starej bazie tej na lodzie. To nie było takie głupie, wiesz? No i garaż trzeba będzie niedługo dobudować. No ta, no i garaż. O ile uda nam się coś zebrać jeszcze, bo jednak trochę materiałów nam brakuje. To czy garaż to wcale nie jest jakiś tam mega problem, bo żelazo jest chyba potrzebne na... Nie drewno, na bramę Tak, garażu. tak. Na bramę jest żelazo potrzebne, trochę tego żelaza jest, ja jeszcze właśnie donoszę. Żelazo. Jeszcze przejdę tylko przez hangary, co jest właśnie głupotą, którą robię, bo prawdopodobnie ktoś tu się może czaić. No ale dobra, 7 naboi do pistoletu to jest totalnie zbędne. Nie wiem po co w ogóle to zbieram. Nie wiem czy tego nie wywalać. Te naboje do pistoletu to jest niestety... Kurde no. Znaczy wiesz, my tak narzekaliśmy na ten pistolet, a tak naprawdę on nie jest jakimś... On jest szybkostrzelny, tak? Tylko, że trzeba się nastrzelać z tego pistoletu w kogoś tyle, że to jest tragedia. No ale jeśli on biegnie z dzidą na ciebie... O, biega tu jakaś faja, nieubrana. O, zostaw mnie, fajo. Come here, man, come here, man. Come here, man, come here, man. Ty, trafił mnie. Poison? Kurde, no co za... Co za burak. Straciłeś coś ciekawego? Nie, no tam jakieś niewiele miałem przy sobie, ale miałem dzidę, miałem kill off, miałem... Miałem trochę żelaza tam z 15 i z 20 kamienia, nie? Jeszcze się zbugowało. Tak właśnie wygląda serwer full loot. I tak to się niestety kończy najczęściej. Czy my mamy jakąś dzidę zapasową? Albo wezmę łuk, o, wezmę łuk. Wezmę łuk i dzidę. 13 strzał. I idę go poszukać. No ale prawdopodobnie, chociaż może biega po hangarach.
będę biegł za nim, aż padnę, nie? Do utraty sił. Tak jest. I tchu. Mam 14 minut, zanim padnę z głodu, więc jest szansa, że go uda mi się najpierw zabić, bo on też bez ubranek, bez niczego tu wbiegł. Tylko nie wiem, czy on nie pobiegł już do bazy, jak mnie wylutował. Ja teraz z głodu umrę, a nie mam co jeść. Aha. Nie, no muszę chyba ten łuk zrobić. I tak się przyda w sumie. 3 naboje do pistoletu. No ty już tam, o, workbench. No mamy tylko ten jeden mój łuk, który zostawiłem. Ty nie masz drugiego, nie? Nie, no ale tam zrobienie łuku to nie jest problem. No 50 drewna. Chyba go widziałem. Tak. Z dzikiem walcz. Skurczysyn ucieka, nie? No ja cię dogonię w paju. Mam nadzieję. Ty nie mów mi, że to jest jego kurde baza. Gdzie on uciekł? Ty jak on tam wbiegł na górę? No, ale dał mi dzidę jedną. Kurde, on ma tu bazę za nami. Sąsiad. Tak, jeszcze padłem przez dzika. Ja pierdzielę, ale... Ale to było głupie. Pod jego bazą padłem, to już jeszcze mi zabrał łuk pewnie. O, shitex. Właśnie takich rzeczy nie róbcie. To była totalna głupota, ja powinienem już sobie olać go. Dobra, wbiegł do bazy, na kija tam stałem. Na kija się z nim, nie wiem, walczyłem. Strzelałem do niego, strzelałem do dzika. To już było po zawodach. No jeśli on wbiegł do bazy, no to już było praktycznie po zawodach. Zwłaszcza, że to jest dosyć rozbudowana baza. Więc wejście do niej i dojście pewnie do temu by nie miało żadnych szans na to, żebym tam dobiegł. No ale dobra. Straciliśmy łuk. I kilof chyba. Chociaż nie wiem, czy miałem kilof, czy miałem tylko łuk i ten. Nie wiem. Zobaczymy tylko, czy moja tam skrzyneczka jeszcze leży jakimś cudem. W co szczerze wątpię. Ty, leży. A nie, to skóry tylko leżą. No, czyli podniósł moje wszystkie rzeczy. Dobra, to było na tyle. Ja jestem Habaś, grał z nami, znaczy grał z nami. Był z nami Zinet na TeamSpeaku. I co? I widzimy się w następnym odcinku Heartworda, który prawdopodobnie już jutro. Będzie to nagranie z live'a ewentualnie. I co? I tyle chyba, nie? Chyba tak. No to do zobaczenia w następnym... A, łapkujcie w górę, udostępniajcie, róbcie co tam trzeba robić. Ja się nie znam na tym. Do zobaczenia, cześć. Pożegnaj się. Hej, hej.